Dobry wieczór Państwu, witam Państwa na pomeczowej konferencji prasowej. Dzisiaj w ostatnim meczu fazy tak zwanej szóstek PGE Turk Zgorzelec podejmował drużynę Energii Czarnych Słupsk. Jest z nami trener drużyny przyjezdnych, pan Andrzej Urlep, który na konferencję prasową przyszedł z panem Karolem Bruszeckim. Oddajemy obu panom głos, prosimy o komentarz do dzisiejszego meczu. Gratulacje dla Turowa za pierwsze miejsce. O, my tyle czasu, co mieliśmy siłę, wstrzymaliśmy walkę, niestety nie wstrzymaliśmy do końca meczu. Słabo graliśmy na tablicach, u nas było brak staca, ale muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z pierwszych 25 minut naszej gry, niestety nie z ostatnich 15. Tyle komentarza trenera Urlepa. Prosimy o komentarz zawodnika drużyny Energii Czarnych, jest z nami Karol Kruszewski. Chciałbym przede wszystkim pogratulować zwycięstwa drużynie Turowa Zgorzelec. Jak trener powiedział, to jest znaczna przewaga w zbiórkach. Do tego to prowadziło do ich szybkich ataków. Tym razem myślę, że wykończyli dużo rzutów z otwartych pozycji. Dzisiaj trafiali te trójki. Myślę, że to było. A my do tego jeszcze mieliśmy krótką rotację i myślę, że w końcówce, tutaj w czwartej kwarcie, daliśmy im rzucić 25 punktów. Myślę, że zabrakło siły. Tyle komentarza. Teraz czekamy na Państwa pytania. Jeśli nie ma, u panom serdecznie dziękujemy. Życzymy szerokiej i spokojnej drogi, bezpiecznego powrotu. Zaczynamy drugą część pomeczowej konferencji prasowej. Jest z nami trener PGE Turowa Zgorzelec Piotr Grajkowicz i kapitan czarno-zielonych Filip Dylewicz. Oddajemy im głos, prosimy o komentarz. Hello everybody. First one, big congratulations for my players. 69 games. I think that we made pretty good score. Even a little better than last season, and like I told you in the beginning of season, we have more talent in the last season, just we need a little time. We use the time, we work I think very well, and our result is on the end, first place after a regular season. I'm really proud, but game behind us, stay behind us, in front of us is the most dangerous team in quarterfinal, definitely the most dangerous team, Koszalin. With the new coach, with the new fresh energy, and definitely we'll have really difficult job to promote ourselves in semi-final. And until now, we are thinking only about AZS Koszalin. Thank you very much. Gratulujemy zawodnikom, gratuluję drużynie za wygranie tego meczu. Chciałam powiedzieć, że graliśmy wiele więcej meczów, mieliśmy więcej czasu, żeby się ze sobą zgrać, żeby pokazać, na jakim jesteśmy poziomie. I to zaowocowało wynikiem, jesteśmy na pozycji lidera. Jestem dumny ze swojej drużyny, jestem dumny z naszej gry. Jeżeli chodzi o dzisiejszy mecz, jest już za nami, to musimy się skupić na przygotowaniu ćwierćfinału. Przed nami bardzo ciężkie ćwierćfinały, które będziemy grali za ASM Koszalin. Pan jest nowy trener, na pewno pokażą naszą nową energię, tak naprawdę nową chęć do gry. I będzie to na pewno ciężkie ćwierćfinały. Co za pamięć? Nie wiem, tylko taka. Tyle komentarza trenera. Prosimy teraz kapitan PGE Turowa Zgorzelec i Dylewicz. Masego słyszałem, no, coś z panem dziennikarzy ma złą wiedzę na temat koszykówki u nas. Nie, żartuję. No przede wszystkim bardzo się cieszymy z tego, że obroniliśmy pierwsze miejsce. Początek spotkania, pierwsze 20 minut na pewno nie ułożyły się po naszej myśli, ale jednak pokazaliśmy w drugiej połowie potencjał i zaangażowanie przede wszystkim drużyny i to się przełożyło na dosyć przekonujące zwycięstwo. Rzeczywiście trafiliśmy w pierwszym rundzie play-off chyba. Dobra? First place bezona. For free? Za darmo? Trafiliśmy na Koszali, na pewno jest to bardzo niebezpieczna, nieobliczalna drużyna. Mają Dana, który dzisiaj rzucił 40 punktów, także indywidualnie są tam bardzo duży, nowy trener, nowy duch i na pewno nowe nadzieje. Mam nadzieję, że jednak okażemy się dużo lepsi. Dziękuję bardzo. Tyle komentarzy, na gorąco, po meczu. Mają Państwo jakieś pytania? No pewnie. Panie Filipie, mówi się, że play-offy to jest faza weteranów. Czy pan się z tym zgadza? Oczywiście, że przede wszystkim się nie zgadza. A dlaczego weteranów? Ja się nie zgadzam, że jestem weteranem. Jestem młodym, perspektywicznym zawodnikiem cały czas z fajną przyszłością. Bo gdzieś umknęło. Nie, że zawsze było, że jestem... Zawsze było tak, że jestem młodym, perspektywicznym, mam dużo czasu i się obudziłem nagle w momencie, kiedy wszyscy mówią do mnie, że jestem już weteranem. Ale mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Życzyłbym sobie tego, ale przede wszystkim drużynie i liczę na to, że tak właśnie się stanie. Zawsze miałem play-offy naprawdę bardzo przyzwoite i
Mam nadzieję, że moja pomoc pomoże, wpłynie na to, że będziemy mieli dobry medal. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Rydecki, ty się wychylałeś. Nie ma pytań, dziękujemy. Gratulujemy, dziękujemy za pierwsze miejsce przed fazą bojową.